Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego nowego okrętu. I dzisiaj zajmiemy się tierem 9, to jest Hector, krążownik Wspólnoty Narodów Zjednoczonych. I powiemy sobie, czy ten okręt warto kupić, jak tym grać, jeżeli już się kupiło. Przy czym domyślacie się, że jeżeli tak zaczynam, to nie będzie dobrze. Od razu uprzedzę wszelkie informacje. Dźwięku w filmie nie ucina. Kiedy ja chcę mówić, to mówię. Kiedy po prostu, nie wiem, kaszlę, duszę się, smarkam czy inne rzeczy robię, to po prostu wyłączam, żebyście tego nie słyszeli. Stąd też może takie wrażenie, że ucina dźwięk. Ale powiem wam szczerze, wszystko działa solidnie, także spokojnie. Więc tak, przejdziemy do rzeczy. Czym jest Hector, szanowni państwo? To jest kadłub taki, wydaje mi się, edynburgowy. Coś w tym stylu. Mamy tutaj do dyspozycji, jak widzicie, rozbicie na obronie przeciwlotniczej. Albo możemy tutaj założyć defensywne hydro. Co ja rozumiem, to już wam tłumaczę. Defensywne hydro to jest dla mnie takie, które ma zasięg wykrywania torped i okrętów tylko 3 km, ale długo trwa, bo tutaj mamy prawie 200 sekund, także troszeczkę to tam nam działa. Oczywiście to jest już z perkami i z innymi bajerami, także 200 sekund to jest maks, co jesteśmy w stanie wycisnąć. Ale nie po to tu jesteśmy. Shima nam ładnie tutaj dym postawiła. I po co tutaj jesteśmy, po co mówimy o Hectorze? Co jest jego główną zaletą? Jest to kolejny okręt Commonwealthu, który posiada dym kroczący. Nie jest to taki dym, jak posiadają go włoskie okręty, gdzie możemy płynąć na pełnej prędkości, ale dosyć krótko. Tu możemy w tym dymie... Taką ton nam działa. I możemy się w tym dymie poruszać z prędkością 1/4 naszej maksymalnej. Także no powolutku sobie suniemy. Jest to jakieś tam udogodnienie, bo możemy się przemieszczać, zająć odpowiednią pozycję, wejść sobie na kapa i robić inne dziwne rzeczy. Także to jest aspekt bardzo taktyczny. Z pelotki już zrezygnowałem z rozbicia, już mam zamontowany na okręcie hydro, bo to jednak siedząc w tym dymie czasami trzeba przyspieszyć, żeby tych torped nie dostać, więc to się bardziej przyda. Mówię okręt dalej. W takiej konfiguracji, w jakiej ja mam, to jest 15,6 zasięg głównej artylerii. Na ostatnim slocie mam reload i tutaj schodzimy do wartości 5,9 sekundy. To jest dosyć długo. To są działa kalibru 133 mm. Jest ich sporo, bo 14 aż, ale ciężko będzie strzelać ze wszystkiego. Przeważnie będziemy strzelać z 12 rurek. I czym się te pociski charakteryzują, powiem szczerze? Charakteryzują się tym, że prawie nie penetrują. Mając założone IWHE, te pociski są w stanie spenetrować pociskami odłamkowo, przepraszam, te działa są w stanie spenetrować pociskami odłamkowo burzącymi tylko 27 mm, to jest bardzo mało, a bez IWHE jesteśmy na poziomie 22 mm, także no tragedia, po prostu tragedia. Do tego, jeżeli spojrzymy sobie na DPM tego okrętu, patrzyłem sobie na Harugumo. Harugumo wypada niewiele gorzej, ale nie chciałem uprzedzać faktów, ale jak już doszedłem do tego porównania, to już powiemy sobie od razu. Tutaj teraz puściłem palec tak z guzika, także mogło coś uciąć. Mając do wyboru albo Hectora, albo Harugumo, ja wolę Harugumo, bo tam zrobię tyle samo co tym okrętem, plus nie zdechnę tak szybko, bo nie mam cytadeli jak krowa tutaj, także to jest okręt niezwykle chłonny na damage. Harugumo jest w stanie sobie dłużej pożyć, ma lepsze kamo, ale damage będzie robiło bardzo podobnie. Do tego torpedy na Harugumo też są całkiem fajne. Tutaj jest spoko, jeżeli chodzi o torpedy, tu nie mogę narzekać. Mamy 4×4, zasięg 10 km, damage prawie 17 tysięcy. Wykrywalność tych torped to jest 1,3, prędkość 62 węzły, także takie przyzwoite torpedy brytyjskie. Ale że jest to okręt właśnie brytyjski, to Cytadela jest niezwykle chłonna na damage. I tu się pojawia ten problem, że bardzo często dostaniemy solidną bułę już na początku bitwy. Nawet siedząc w tym dymie. No wiadomo, przyleci nam radar i jest sytuacja troszeczkę skomplikowana. Wykrywalność jest na pewno plusem tego okrętu, bo z perkiem i z ulepszeniem schodzimy do 9,4 km z powierzchni i 6 km z powietrza, co równa nam się z zasięgiem naszej obrony przeciwlotniczej. Po zainstalowaniu IWHE i wszystkich możliwych szmatek bez perka mamy szansę na pożar wynoszącą 5% i powiem wam szczerze, absolutnie nie czyni to żadnej różnicy w tym, gdybyśmy tego IWHE nie mieli, bo ilość pożarów jest porównywalna. Wcześniej mamy 9% bez IWHE, z IWHE mamy 5%, oczywiście do tego dokładając szmatki na pożar. Także powiem wam szczerze, że IWHE jest tutaj warunkiem koniecznym, bo tutaj chyba to jest już kolejna bitwa, gdzie to IWHE było założone i powiem wam szczerze, fajne salwy nawet wchodzą z tego okrętu, ale no
krążownik w miejsce niszczyciela, gdzie jesteśmy bardziej podatni na to, że dostaniemy spory damage, bo ten okręt nie posiada jakiejś tam kolosalnej naprawki. Widzicie to zresztą tutaj na powtórce, że wartość przywracanego hapsa nie jest jakaś szczególnie duża, więc po prostu ona nam przywraca 0,5% HP na sekundę i trwa 28 sekund, także to jest standardowa naprawka. Trochę to utrudnia robotę, bo okręt, jak już mówiłem niejednokrotnie, jest bardzo na damage chłonny. Potrafi zejść na salwę bez żadnego problemu, a jeżeli chcemy podejść na te 16 km, no to myślę, że ktoś nas z takiego dystansu jest w stanie bez problemu ściągnąć. Bez ich gra jest absolutnie jałowa, strzelanie i próbowanie podpalać się nie opłaca absolutnie, także nie kombinujcie w ten sposób. Jeżeli już ten okręt kupicie, przy czym no, dopiero jesteśmy gdzieś w połowie filmu, także powiem wam, że nie polecam, nie kupujcie. Bo dla mnie ten okręt to jest jedno z największych rozczarowań ostatnio, jeżeli chodzi o okręty. Powiem wam szczerze, że zwróciłem uwagę na to, że ostatnio filmy, które nagrywam, mają okręty oceniane dosyć wysoko. Dlaczego? Dlatego, że nie kupuję wszystkich premek jak leci, tylko jeżeli już coś kupuję nowego, to z tych bardziej mnie interesujących, z których jestem w stanie coś wycisnąć, lub oceniam okręty, którymi umiem grać. Więc też i noty są wysokie, bo jestem w stanie tych okrętów dużo wyciągnąć. Ten okręt, powiem szczerze, bardzo mnie rozczarował. To jest artyleria bodajże z Lightninga. Nie dam sobie ręki uciąć, ale tak mi się kojarzy, że to są te same działa. Także mamy to przeniesione na tier 9, walczymy z dziesiątkami, super okrętami i okazuje się, że jednak troszeczkę te działa nie domagają. No bo przeładowanie 5,6 sekundy to jest dużo przy takich działach i w takiej ilości. Weźmy sobie... Wcześniej sobie zrobiłem porównanie Hector, Smoleńsk, Kolbert. Hector wypada daleko, daleko w tyle. Jeżeli goły DPM tutaj wychodzi, nie przepraszam, no nie goły, no ze wszystkim już. DPM wychodzi nam prawie 300 tysięcy obrażeń na minutę, byśmy byli w stanie zadawać maksymalnie, to na Smoleńsku będzie to 600 tysięcy, to jest drugie tyle. Harugumo, które ma jedną wieżę mniej, bo ma 5 razy 2 bodajże, o ile nie mylę czegoś, chyba 5 razy 2. DPM ma mniejszy o 40 tysięcy, to nie jest dużo, przy czym przeżywalność Harugumo w porównaniu z tym okrętem jest kolosalnie większa. No i tutaj przechodzimy do etapu, gdzie trzeba tego kapitana sobie zbudować. Może tutaj nic się teraz nie będzie działo, to wam go szybko pokażę. Kapitan wygląda następująco. Perk na hapsa jest konieczny, bo tutaj tego HP jest bardzo mało. Jeżeli tego perka sobie nie weźmie, to będziemy mieli 34400, to jest mało. Także powiem wam szczerze, że ten okręt nie wnosi do bitwy absolutnie nic. On sobie gdzieś tam pływa, gdzieś sobie tam jakiś damage poplumka, ale żeby jakikolwiek sensowny wkład do bitwy miał, to ciężko to znaleźć, bo powiem szczerze, bardzo łatwo go zniszczyć. On musi się nastrzelać, żeby tego damage'u zrobić. No chyba, że ktoś będzie chciał nasze torpedy przytulać, to wtedy będzie jeszcze jakaś szansa na to, że coś jesteśmy w stanie ugrać. Ale to nie jest łatwy okręt. Powiem szczerze, że jeszcze... Dobra, teraz coś się będzie działo, także zostawmy sobie pokazywanie ulepszeń na późniejszy etap. Jest tym okrętem naprawdę ciężko grać, ciężko znaleźć dobrą pozycję, bo musimy być zależni od drużyny, gdyż no, potrzebujemy spota. Nawet w tym dymku można się trochę przemieszczać, to jest zaleta. Także w pewnych sytuacjach taktycznych ten dym będzie nam sprzyjał. No chyba, że nie będziemy mieli spota, to jesteśmy w pupie, bo się okaże, że gdzieś tu jest w pobliżu radar. Dostajemy dwie salwy, bo okręt jest chłonny i jesteśmy w porcie, także to jest trochę utrudniona robota. Co tu więcej na temat tego okrętu można powiedzieć? Dostępny za punkty badawcze. Czy warty zakupu? Ja uważam, że nie. Jestem naprawdę rozczarowany tym okrętem. Liczyłem, że będzie to coś lepszego. Ja bardzo lubię okręty, które grają w dymie. Lubię Minotaura, lubię Belfasta, Edgara, Plymoufa. Co tam jeszcze? Smoleńsk, no wiadomo, ale tutaj w tym dymie taka różnica jest, że się poruszamy i troszeczkę trudniej nas trafić, bo jesteśmy w ruchu jednak. A strzelanie w dym wymaga bardziej tego, żeby przeciwnik w tym dymie sobie stał i żebyśmy mogli wyśledzić, gdzie on dokładnie stoi. Także powiem wam szczerze, ja bym tego okrętu nikomu nie polecił. Jeżeli chodzi o ocenę od 0 do 10, to ja jestem w stanie mu dać maksymalnie 4. Powiem, że jestem naprawdę rozczarowany. I to nie jest okręt, którym będę grywał z jakąś wielką przyjemnością. Jak będzie gdzieś tam zażądane przez widzów, żeby z nim zagrać, to go wyciągnę. Ale w to miejsce wolę wyciągnąć naprawdę coś innego. Nawet wolę wziąć sobie Vampira 2 i myślę, że zrobię podobne wyniki. Z tym, że na Vampirze mam Hydro, które
ma zasięg ponad 5 km albo 5. 5 albo i 5,5, nie pamiętam dokładnie. Także z tamtym hydro jestem w stanie zrobić więcej niż tutaj z tym, co mam. Bo no, pelotka tutaj nie wnosi jakoś szczególnie dużo do tego, co nasza obrona przeciwlotnicza wyczynia. Przepraszam, wzmocnienie, nie pelotka. I to jest najlepsza bitwa, jaką tym okrętem zagrałem. Te działa, mając zamontowane IFH, oczywiście trafiając w odpowiednie cele, są w stanie bić po nawet 5-6 tysięcy, ale to oczywiście w niewysaturowany okręt i w sytuacji, kiedy faktycznie mamy kogoś, kto ten budówki ma mięciutkie, możemy sobie tam pozwolić na to, że te 27 mm nasze wystarczy. Harugumos IFH ma chyba coś w okolicach 32. Także jeszcze raz, perki wyglądają następująco. A ulepszenia i zestaw sygnałów wygląda tak, jak tutaj widzicie. Podsumowując, 4x10, ja bym tego okrętu nikomu nie polecił. Jeżeli myślicie, że będzie się na nim fajnie grało, to raczej nie będzie się fajnie grało. Będzie to ciężkie granie i szukanie okazji, żeby ten okręt wykorzystać. I nie będzie to proste. Także, no ja jestem rozczarowany. Powiem szczerze, tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.